Najpierw dla samego porządku powinniśmy sobie uświadomić, że na początku Pisma Świętego mamy dwa opisy stworzenia świata. Wczoraj i przezwczoraj mogliśmy słyszeć po kawałku z tego, który jest na początku, który jest bardziej rozbudowany, jest bardziej artystyczny, bardziej dopracowany, ale też powstał później, jakieś 25 wieków temu. Natomiast dziś będziemy i jutro także czytać tekst, który powstał wcześniej, ale został umieszczony po tym pierwszym, jeżeli otwieramy Biblię. Powstał być może około 30 wieków, a może jest jeszcze starszy. Może być bardzo stary. Tak się zdarza, że czasami jak książkę po raz drugi wydaje się, to daje się drugi wstęp, ponieważ coś się zaktualizowało. Kiedy coś w internecie dzieje się wciąż i jest przedstawiane na jakimś portalu, to widzimy, że te uzupełnienia są na samym początku, co aktualnie się dzieje. I tak wygląda na to, że najpierw w tej Biblii naszej był ten tekst, który dziś będziemy czytać, a dopiero później, po kilku wiekach, powstał ten tekst bardziej dojrzały, bardziej teologicznie poprawny, bardziej także uwzględniający wiedzę ludzką. Dziś czytamy ten tekst pierwszy, wcześniejszy, może bardziej naiwny, ale piękny. Druga rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest wzięte pewnie z badań literackich, ale także stosowanych w badaniach tekstu Pisma Świętego. Mianowicie mówimy o czymś takim jak ojczyzna literacka albo ojczyzna literacko-kulturowa autora tekstu. Można na przykład przeczytać Pana Tadeusza i na tej podstawie wytworzyć sobie to, czym się zachwycał, co było mu bliskie, Adam Mickiewicz. Tą ojczyznę tworzy bogactwo słów, jak na przykład w języku Eskimosów podobno jest 18 słów oznaczających biały śnieg. Prawdopodobnie nie potrafimy tego wszystkiego oddać na język polski. Prawdopodobnie nie odróżnimy tych białych odcieni tego śniegu. Polski język z kolei ma też bardzo rzecz charakterystyczną, mianowicie jest podobno 26 maści końskich, a więc barw, a więc mieszanek. To pewnie wskazuje na to, że nasi przodkowie w tym momencie, kiedy się kształtował język polski, bardzo kochali konie, hodowali je, pewnie dokonywali krzyżówek i pewnie zachwycali się każdym nowym, zdobytym koniem, chociażby na Tatarach czy Turkach i próbowali hodować te nowe odmiany koni, wykazujące także tą nową maść. Takie jest bogactwo naszego języka polskiego. Możemy także wziąć pod uwagę, jaka jest ojczyzna autora, który opisał to stworzenie świata, który sobie dziś przeczytamy. Co możemy powiedzieć na podstawie bardzo krótkiego tekstu? Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła, bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię, bo nie było człowieka, który by uprawiał ziemię, a nurt wody wypływał z ziemi, ażeby w ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby. Ten człowiek nie żyje na Grenlandii. Ten człowiek pewnie nigdy śniegu nie widział. Ten człowiek na pewno zna całe połaci ziemi, która jest nieurodzajna albo nie jest nawodniona, dlatego też nie rodzi żadnych owoców, nie ma trawy. Ten człowiek żyje w takiej swojej ojczyźnie, w której jednak ludzie nauczyli się rów kopać, sprowadzić wodę, nawadniać duże obszary i w ten sposób mieć większe plony albo plony w ogóle. Taka jest literacko-historyczna ojczyzna tego autora. To widział. Miał także jeszcze inne doświadczenia, które są nam potrzebne, które tworzą także tą jego ojczyznę. Pewnie kiedyś był przy śmierci człowieka. Widział, jak człowiek oddycha. Przestał oddychać i to znaczy, że człowiek umarł. W tym jego wyobrażeniu o świecie pojawiło się bardzo proste skojarzenie. Życie to oddech. Człowiek żyje, póki oddycha.
I do wyobrażenia jest sytuacja także i odwrotna, że człowiek, który nie żyje, gdyby mu wpompować pierwszy oddech, może by żył. A Bóg, który wszystko może, może go ożywić. I drugie doświadczenie, kiedy rozkopano grób, to nie znaleziono tam ciała. Pewnie też pochowanie było bardzo skromne, poza ozdobami pewnie nie było śladów szat, ale były kości. I w tej wyobraźni tego prostego człowieka, który próbował myśleć analitycznie, doszło do czegoś takiego, że przecież jeżeli to ciało człowieka zamieniło się w ziemię, to jest także możliwy proces odwrotny. Z ziemi można ulepić człowieka, kształt człowieka i ożywić go, dając mu oddech. I tak powstał w tej ojczyźnie literackiej tego autora ten tekst, który mówi, skąd wziął się człowiek, nie cały świat, ale skąd wziął się pierwszy człowiek. Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi. Ulepił. I tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Bardzo prosty tekst, za którym stoi takie wyobrażenie świata, taka przyczynowość życia i śmierci. Za tym stoi ten świat, który możemy też odkrywać. Taka jest pierwsza odpowiedź autora natchnionego na pytanie, które stawiało dziecko albo ludzie dorośli, tego, który był bardziej mądry, na pytanie, skąd się w ogóle pierwszy człowiek wziął. Wyraża się w tej odpowiedzi bardzo wyraźna wiara w Boga. Może dać życie temu, co nie żyje. Człowiek ma taki kształt, tak wygląda, tak funkcjonuje, dlatego, że Bóg go tak ulepił. Dał mu oczy, dał mu uszy, dał mu rozum, dał mu bardzo różne zdolności. Bóg dał, bo Bóg ulepił człowieka z ziemi. Takie jest wyznanie pierwsze pewnie, najwcześniejsze odnośnie tego, jaki jest Bóg wobec człowieka, który żyje, wobec całej ludzkości, która w pewnym momencie musiała pojawić się w świecie. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. O Bogu, niech będą cię.